Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza, rozdział 15. Są tutaj trzy przypowieści, które Pan Jezus mówi do tych, którzy są przy Nim, a przy Nim są dwie grupy. Celnicy i grzesznicy. To jest jedna grupa. Celnicy to inaczej na nasze czasy można powiedzieć urzędnicy. Celnicy albo urzędnicy i grzesznicy to bardzo pogardzana grupa. W zasadzie nie znam osoby, która nie gardziłaby urzędnikami i nie uważała urzędników różnej maści za osoby godne przynajmniej narzekania na nie. I co ciekawe, nawet urzędnicy narzekają na innych urzędników. I grzesznicy, co oznacza osoby, które w sposób jawny były głęboko zdemoralizowane. Druga grupa to byli faryzeusze i nauczeni w piśmie, czyli tacy, którzy mieli wiedzę na temat Biblii i tacy, którzy mieli wiedzę na temat różnych wyszukanych religijnych praktyk, które ich zdaniem miały jakąś wartość w oczach Boga. I te dwie grupy słyszały, co Pan Jezus do nich mówi. Zatem przeczytajmy. I zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I powiedział im taką przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. Kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Albo która kobieta mając 10 monet, jeśli zgubi jedną, nie zapala świecy i nie zamiata domu i nie szuka pilnie, aż ją znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam monetę, którą zgubiłam. Podobnie mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów i powiedział młodszy z nich do ojca, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie i pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał. Wtedy opamiętał się i powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec. I użalił się nad nim, a pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I powiedział do niego syn, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu
i przed Tobą. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie. Jedzmy i radujmy się. Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Zawołał więc jednego ze sług i pytał: co to wszystko znaczy? A on mu odpowiedział: twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go. A on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. A on mu odpowiedział: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. Widzimy tutaj trzy przypowieści i od razu widać, że przypowieść w Słowie Bożym to nie jest jakaś fantastyczna opowieść zawierająca elementy niezgodne z rzeczywistością codzienną, bo w rzeczywistości faktycznie zdarzają się ojcowie, którzy mają dwóch synów. Zdarza się, że jakaś kobieta posiadająca 10 monet zgubi jedną. Zdarza się, że jakiś pasterz mający 99 owiec w zagrodzie i jedną poza zagrodą szuka tej jednej owcy. Nie ma tu żadnych elementów jakichś takich fantastycznych czy nadzwyczaj szokujących, jeśli chodzi o naszą rzeczywistą tutaj sytuację, jaką obserwujemy dookoła siebie. Takie są właśnie przypowieści, że są to zdarzenia, które faktycznie miały miejsce, ale równocześnie niosą w sobie dodatkową duchową treść. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali tą duchową treść zauważyć. Nie tą fizyczną, tylko tą, którą Pan Jezus miał tutaj na myśli, przedstawiając te trzy przypowieści. Te trzy przypowieści przedstawiają zgubionych grzeszników i Boga. Boga i można powiedzieć, że Boga w trzech osobach. W pierwszej przypowieści widzimy działającego pasterza dobrego, który idzie za zgubioną owcą. Tym dobrym pasterzem jest Pan Jezus Chrystus. W drugiej przypowieści Bóg jest przedstawiony w działaniu tej szukającej niewiasty. Jest to obraz, który możemy spróbować zrozumieć jako działanie Ducha Świętego, opisujący działanie Ducha Świętego. I trzeci tutaj przykład, trzecia przypowieść, to jest przypowieść, która pokazuje nam działanie Ojca, Boga Ojca, czyli cała Trójca w działaniu ku przywróceniu, przyprowadzeniu, uratowaniu grzesznika. Nie chodzi tutaj o zbawionych ludzi, którzy są przedstawieni jako owce, tylko chodzi o to, że te 100 owiec to są ludzie niezbawieni. Te 10 monet to są ludzie niezbawieni. Tych dwóch synów to są ludzie niezbawieni. Idący na potępienie, idący do piekła, nie mający żadnej nadziei
i nieznający Boga. I teraz pierwsza przypowieść. Mamy tutaj pasterza, który ma 100 owiec. I to jest właśnie Bóg Syn, który ma 100 ludzi. Wszyscy ci ludzie są zgubieni, są potępieni. Nad nimi wisi sąd Boży. I wszyscy ci ludzie nie mają żadnych zasług, które mogłyby zagwarantować im niebo. I wszyscy ci ludzie są na szerokiej drodze do piekła. To jest przypowieść o tobie. Ty jesteś jednym z tych 100 ludzi. I teraz nagle okazuje się, że 99 tych ludzi uważa, że wszystko jest w porządku, że oni są w doskonałym stanie przed Bogiem, nie potrzebują Boga do niczego. I widzimy, że Bóg się tymi ludźmi nie zajmuje. Jest daleko od ich nerek, nie jest zainteresowany nimi. Ale jest jeden, który odczuł swoją sytuację jako zgubionego grzesznika. To jest ten, którego tutaj widzimy jako zgubioną owcę. Ten grzesznik zrozumiał, że jest zgubiony. I za tą zgubioną owcą pasterz idzie. I widać, że jak jest to znalezienie tej owcy, to ta owca jest brana na ramiona dobrego pasterza i ten dobry pasterz cieszy się, że ją uratował. I tak samo jest z każdym grzesznikiem, który zrozumiał, że jest zgubiony i że chce być znaleziony, bo jest zgubiony daleko od Boga. I jeżeli ty powiesz Bogu: jestem zgubiony, ratuj mnie, to pasterz dobry, Pan Jezus Chrystus, chętnie weźmie cię na swoje ramiona, chętnie weźmie cię i uratuje. Będziesz wtedy zbawiony. Bez żadnego wypominania. Nie jesteś w niczym lepszy od tych 100 owiec. Nie jesteś w niczym lepszy. Teraz pytanie do ciebie. Czy tak jak te 99 uważasz, że nie potrzebujesz zbawienia? Jesteś sprawiedliwy? Że jesteś gotów stanąć na sądzie Bożym, bo twoje uczynki, twoim zdaniem, są wystarczające do tego, żebyś się przed Bogiem ostał, gdy On będzie sądził? Czy też tak jak ta jedna owca, wiesz, że jesteś zgubiony i nie ma żadnej nadziei dla ciebie, jeśli Bóg ci nie pomoże? I to jest główna lekcja z tej pierwszej przypowieści. Druga przypowieść jest dokładnie o tym samym. Przedstawiona jeszcze raz ta sama myśl. Jest tutaj kobieta, która miała 10 monet. I monety mają to do siebie, że wtedy można z nich zrobić użytek, kiedy one są w naszym posiadaniu. Jeśli nam moneta wpadnie gdzieś do jakiegoś zakamarka, staje się bezużyteczna dla nas. Możesz mieć 1 000 000 dolarów. Jeśli one ci gdzieś zginęły, to może się okazać, że nie masz za co jeść. I to jest może skrajny przykład, ale tak właśnie jest ze zgubionymi monetami. I właśnie ta moneta, która jest tu przedstawiona jako zgubiona, przedstawia grzesznika, który rozumie, że nie ma dla niego żadnej nadziei, że on nie stanowi dla Boga żadnej wartości. Natomiast te 9 monet to są ludzie, którzy uważają, że są dla Boga cenni, że Bóg musi się z nimi liczyć. I moneta ma to do siebie, że jest martwa. To odpowiada temu, co Słowo Boże mówi o tobie,
że przez grzechy i upadki jesteś martwy w swoich grzechach, że nie masz życia. I moneta, która wpadła gdzieś za mebel, za szafę czy pod łóżko, ma to do siebie, że nic nie może zrobić, żeby dać się odnaleźć. Ona tam leży i nie ma żadnej możliwości, żeby ta moneta cokolwiek zrobiła, żeby była znaleziona. Nie może nawet zawołać, nie może zabrzęczeć. Ona leży nieruchomo. I tak samo jest z tobą. Jeśli jesteś zgubiony, to nie możesz nic zrobić dla swojego zbawienia. Jesteś jak ta martwa moneta. Nic nie możesz zrobić, aby się uratować. Leżysz jak martwe srebro. Jak ta moneta. I te monety mają jedną wartość, każda. Niektóre przekłady mówią, że to są drachmy i że ta kobieta miała 10 drachm. To pokazuje, że każdy człowiek ma tą samą wartość w oczach Boga. Jest to ważne, żeby zrozumieć, że nie ma lepszych i gorszych grzeszników. I jeśli jesteś grzesznikiem niepojednanym z Bogiem, to niestety, ale nie możesz sobie uzurpować żadnych praw, żadnych tutaj przywilejów, dlatego że nie jesteś lepszy od innego bliźniego w niczym. I tak naprawdę to każdy z nas, kto jest grzesznikiem, musi sobie zdać sprawę, że bez Boga jest nic nie wart, bo jest tak jak ta zgubiona moneta, nieużyteczna, gdzieś leżąca w szczelinie podłogi. Dopóki nie zostanie znaleziona, nie można jej wydać na nic. Dlatego miejmy to na uwadze. I działanie Ducha Świętego przekonuje takiego grzesznika, który leży jak ta martwa, srebrna moneta, że jest nic nie wart w oczach Boga. I 10 wiersz pokazuje, że odpowiedzialnością takiego człowieka jest pokutować. Co to jest pokuta? To słowo pokuta pojawia się w 7 wierszu, że większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z 99 uważających się za sprawiedliwych, którzy nie mają zamiaru pokutować. Albo 10 wiersz. Podobnie mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. Pokuta wywołuje Duch Święty. Pokuta to jest właśnie przeświadczenie, że jestem martwy w moich grzechach, że jestem nie wart nic poza potępieniem, że nie mam żadnej wartości w oczach Boga, dopóki trwam w grzechu, że poza Chrystusem nie ma dla mnie żadnej nadziei. Zrozumienie tego, że bez Boga jestem stracony, że bez Boga jestem zgubiony, to jest właśnie pokuta. Pokuta to nie są jakieś rytuały. Pokuta to nie są jakieś uczynki. Pokuta to jest zrozumienie, gdzie jestem, jeśli chodzi o pozycję przed Bogiem. Że moje grzechy zawiodły mnie do miejsca, z którego bez Pana Jezusa nie mogę się wydostać. Nie ma żadnej szansy. Powiedział też pewien człowiek, miał dwóch synów i powiedział młodszy z tych synów do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Widzimy, że mamy tutaj Boga Ojca, który ma dwóch synów. Ci dwaj synowie przedstawiają nam całą ludzkość. I niestety młodszy z tych synów powiedział: Boże, ja chcę, żebyś umarł. I uznał, że Bóg umarł, że Bóg już ma przekazać
ten majątek, a on sobie po swojemu będzie zarządzał. To właśnie widać w tym obrazie syna, który chce spadek po ojcu jeszcze za życia ojca. Za życia ojca już tego ojca pochował. I ten starszy syn wcale nie jest lepszy, bo 12 wiersz mówi, że podzielił więc majątek między nich. Ten starszy syn nie powiedział: nie, nie, ja nie chcę. Ja chcę, żebyś ty żył, ojcze. Ja nie chcę traktować cię jako umarłego. To, że wziął ten spadek za życia ojca, pokazuje, że i starszy, i młodszy uznał, że Bóg umarł i że chce żyć bez Boga. I to jest każdy człowiek bez wyjątku. Każdy z nas na własną drogę zboczył. I jeden schował się w religii, drugi schował się w rozpuście. Jeden schował się w samosprawiedliwości, drugi nawet nie udaje, że zależy mu w jakiś sposób na Bogu. Jeden i drugi typ człowieka, którymś z tych dwóch typów jesteś. Nie jesteś lepszy od jednego ani od drugiego. I po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. Wszystko, co od Boga otrzymał, przepuścił. Tak samo ty masz zdrowie, przepuszczasz je, nie szukając Boga. Masz swoje umiejętności, talenty, które Bóg dał ci, żebyś poszerzał Jego królestwo. Ale nie, ty wolisz te dary przeznaczać na co innego. Może jesteś biegły w tym, żeby umieć mówić lepiej niż nie jeden mówca. To używaj tej mowy, żeby głosić Słowo Boże, żeby opowiadać o łasce Zbawiciela. Jeśli nie, to marnujesz ten dar. Jeśli masz ręce, które są sprawne do tego, żeby zarabiać, to zarabiaj pieniądze dla Królestwa Bożego. Inaczej marnujesz ten dar. Jeśli masz jakiekolwiek inne zdolności, które Bóg ci dał, to Bóg ci je dał. Jeśli nie używasz ich dla Królestwa Bożego, to ty je marnujesz jak ten syn marnotrawny. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla tego twojego zła. I ten właśnie człowiek zrobił to, że całkowicie zbankrutował. I potem przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Świnie nie są tu przypadkowym zwierzęciem. Dla słuchaczy Pana Jezusa świnie były zwierzętami nieczystymi. Ci ludzie mieli obrzydzenie do świń. Oni uważali, że nie ma bardziej podłej pracy, jak właśnie praca przy świniach. I co tu jest ciekawego? Pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadły świnie, ale nikt mu nie dawał. Biblia Brzeska mówi wręcz mocniej, że on pragnął zjeść te odpadki, których świnie nie zjadły. Cóż za podły stan. Świnie już nie chciały tego jeść, a on to chciał, ale nawet mu nikt tego nie dał, co świnie pozostawiły. I wtedy ten człowiek opamiętał się. Powiedział: iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Zrozumiał, że u Boga lepiej być nawet niewolnikiem, niż u diabła królewiczem. Bo na początku diabeł trzymał go w złotej klatce, którą sfinansował z pieniędzy, które dostał od Boga. Ten człowiek
zabrał pieniądze, które miał od ojca i dał do dyspozycji diabłu, który mu za to zbudował złotą klatkę, można tak powiedzieć, albo umieścił go w złotej klatce. Potem już okazało się, że po pewnym czasie niestety te wszystkie cenne rzeczy uległy dewastacji, bo diabeł niszczy wszystko. Możesz zaczynać jako obiecujący biznesmen po uniwersytecie ekonomicznym, który świetnie pnie się w karierze wśród różnych szczebli, różnych bardzo dobrze zarabiających ludzi. I po pewnym czasie, jeśli nie będziesz żył dla Boga, to wszystko zamieni się w twój koszmar. I któregoś dnia będziesz widział, że nie ma wyjścia. Ale wyjście jest. Zawołaj do Pana Jezusa Chrystusa. On cię uratuje. Jeśli zdasz sobie sprawę, że jesteś jak ta martwa moneta, zgubiona, jak ta zgubiona owca, czy jak ten marnotrawny syn, który wszystko stracił i nie ma żadnej wartości. Pomyślał wtedy, wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie i nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Widzimy tutaj, że on zrozumiał, że lepiej jest być niewolnikiem u Boga niż królewiczem u diabła. Wtedy wstał i poszedł do swego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Widzimy, że po pokucie Bóg wybiegł na spotkanie tego człowieka. Ten człowiek zrozumiał, że jest w swoich grzechach martwy i tylko Bóg może mu pomóc. I to wystarczyło, żeby Bóg wybiegł na jego spotkanie i zaakceptował go. Wcześniej Boga ten człowiek nie interesował, bo tak jest, że oczywiście Boża miłość otacza każdego z nas. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie takim, że uważamy, że jesteśmy sprawiedliwi i że nie potrzebujemy Boga, to Bóg nie narzuca nam swojego tutaj jakiegoś przymusu, że mamy być Jego synami, dziećmi. On chce mieć tych, którzy rozumieją, że bez Boga żyć nie mogą, że bez Boga idą na zagładę. I widzimy tutaj wyraźnie, że powiedział do niego syn, do ojca: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Czy masz taką postawę serca? Czy rozumiesz, że nic z tych Bożych darów, które masz, nie należy Ci się? Że zasłużyłeś na wieczną zagładę w jeziorze ognia, gdzie ci, którzy tam trafią, będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieku, na zawsze. W piekle zgotowanym diabłu i jego aniołom. Bo Bóg nie przygotował piekła dla ludzi, przygotował to dla diabła i dla jego aniołów. Ale niektórzy ludzie znajdą się tam. Tam są nieludzkie warunki. A mimo to wielu ludzi będzie tam na zawsze. I jeżeli nie upamiętasz się, trafisz tam na zawsze. Jeśli nie zrozumiesz, że bez Jezusa jesteś nikim, trafisz tam na zawsze. Jeśli nie uznasz Jezusa jako twojego Pana, trafisz do piekła na zawsze. I nie ma innej drogi, jak tylko Jezus Chrystus. Przez Pana Jezusa Chrystusa możesz być zbawiony. Przez nikogo innego. Tylko ofiara Pana Jezusa na krzyżu Golgoty
jest jedyną doskonałą ofiarą i jedyną wystarczającą ofiarą. Chrystus umarł za ciebie, ale jeśli odrzucisz tą ofiarę, lepiej byłoby ci, gdybyś się nigdy nie urodził. I widzimy tutaj, że ojciec zareagował bardzo ciepło. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście najlepszą szatę. Ta najlepsza szata to jest właśnie szata usprawiedliwienia. Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął na siebie twój grzech. Z kolei, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to tobie zostanie przypisana sprawiedliwość Chrystusa. Jest to tak zwane podwójne przypisanie, czyli Chrystusowi została przypisana moja grzeszność, a mi została przypisana sprawiedliwość Chrystusa, tak jak gdybym nigdy nie zgrzeszył, jestem widziany w oczach Bożych. To jest Boże dzieło, to jest wspaniały dar. Wcale na niego nie zasłużyłem, nie jestem w niczym lepszy od ciebie. Każdy przed Bogiem jest wart tyle samo. To pokazała nam ta przypowieść, ten obraz o drachmach. To nie jest tak, że jeden jest lepszy od drugiego, albo jeden jest gorszy od drugiego. Każdy jest grzesznikiem i każdy, kto choć raz zgrzeszył, zasłużył na jezioro ognia, na zawsze. Natomiast ofiara Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus Chrystus wziął na siebie twój grzech, to wystarczy, żeby to, co tobie się należało, czyli jezioro ognia, stało się dla ciebie już nieaktualne, bo Jezus wziął na siebie cały twój sąd, należną tobie karę. A z kolei tobie, wtedy, gdy uwierzysz w Pana Jezusa, przypisana jest sprawiedliwość Chrystusa, tak jak gdybyś nigdy nie zgrzeszył. Przestaniesz mieć wtedy świadomość grzechów jako bariery między tobą a Bogiem. Bo mówili do Hebrajczyków, że jeśli jest doskonała ofiara, to nie ma już świadomości grzechów jako bariery między nami a Bogiem. I dalej widzimy wyraźnie: dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Zobaczcie, zobaczmy. Ten człowiek był bankrutem. A człowieka po czym oceniamy, czy jest bogaty, czy biedny? Jeśli ktoś jest w ładnym, eleganckim ubraniu, to od razu widzimy, że to jest człowiek, któremu się powodzi. I ten człowiek był już ubrany tak, jakby mu się po prostu powodziło. Miał super ubranie. Miał biżuterię drogocenną na rękach i miał bardzo dobrej jakości obuwie. Z kolei duchowo oczywiście to oznacza, że Bóg w pełni go zabezpieczył, jeśli chodzi o wieczność. I też możemy doszukiwać się pewnych symboli, bo pierścień tutaj na ręce może być obrazem tego, że został zapieczętowany przez Ducha Świętego na dzień odkupienia. Szata, już mówiliśmy, że to jest sprawiedliwość Chrystusowa, przypisane mu sprawiedliwe uczynki. I z kolei obuwie to jest dowód na to, że jest to człowiek, który ma zabezpieczenie na nogach, nie musi chodzić boso. Jest to kompletne ubranie. I kolejny punkt też nie jest zaskakujący. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie, jedzmy i radujmy się. To tłuste ciele wskazuje nam na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, który jako baranek Boży został zabity za grzechy twoje, wszystkie. I ty nie musisz ponosić tej kary, na którą zasłużyłeś. Skoro Jezus ją na siebie wziął, wystarczy, że powiesz Bogu, że ty wiesz, że Jezus umarł za grzechy twoje i że chcesz, aby ta ofiara była liczona
jako ta, która wystarczy za Ciebie. I wtedy Bóg doskonale Cię usprawiedliwi i zbawi, bo Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy. I dalej widzimy, ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Znowu jest radość. Radość powtarza się w 7 wierszu, że będzie radość z jednego pokutującego grzesznika. W 10 wierszu taka będzie radość przed aniołami Boga. To nie aniołowie będą się cieszyć. To przed aniołami Boga będzie ta radość. I tutaj z kolei widzimy, że jest, zaczęli się weselić. A co z tym człowiekiem, który uważa się za sprawiedliwego? 25 wiersz mówi, że starszy syn był na polu. Gdy wracał, był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Niektórzy dopatrują się, że ten człowiek był na polu i pracował. Być może, natomiast jest to mało prawdopodobne. Dlatego, że ojciec miał najemników, którzy pracowali i mieli chleba pod dostatkiem. Syn takiego człowieka nie musiał pracować. Po co był na polu? Kain też był na polu. Generalnie nie chciał być z ojcem. Był poza domem. I to jest ciekawa obserwacja. On nie chciał być z ojcem. Nie chciał być z Bogiem. Chodził na zewnątrz domu, z dala od Boga. I widzimy, że ten niepojednany człowiek nie chciał być z Bogiem. Natomiast widzimy też uratowanego syna, którego nazywamy czasami skrótowo synem marnotrawnym. Ale ten syn marnotrawny znalazł Boga. Ten, który przedstawiony był przez zgubioną owcę, został znaleziony. Ten, który był przedstawiony jako zgubiona drachma, zgubiona moneta, został znaleziony. Ty też pokutuj i będziesz znaleziony. Zmień swoje nastawienie. Bez Boga nie dasz rady. Bez Boga idziesz na wieczną zagładę. Zachęcam Was, żebyście czytali Biblię, Słowo Boże. Jeśli ktoś ma z Was pytania, piszcie. Czytaj Biblię, Słowo Boże. Skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możecie też do mnie zadzwonić. Telefon 791 214 963. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Jeśli nie macie Nowego Testamentu, to możecie dać znać i przekazać mi adres. W miarę możliwości mogę wysłać. Trochę egzemplarzy bezpłatnych mam. I tak samo, jeśli macie pytania albo życzenia otrzymania jakiejś literatury chrześcijańskiej, serdecznie zapraszam do kontaktu. Z Bogiem. Ostatnio miałem taką rozmowę, która mnie trochę zaskoczyła, z własną siostrą. Urodziła jej się córka. I ona twierdzi, że ta córka jest podobna do jej męża. Ja natomiast chwilę miałem okazję się opiekować nią i widzę, że to jest w 100% moja siostra. I nie widzę tam żadnego podobieństwa do swojego szwagra. Nawet powiedziałem, że no, ma dwie ręce, dwie nogi, dwoje uszu jak szwagier. Koniec podobieństw. I to pokazuje, że my siebie znamy. Nawet Słowo Boże mówi, że w liście Jakuba, że jesteśmy jak ludzie, którzy przypatrują się w zwierciadle. Albo, że niby w zwierciadle widzimy niektóre prawdy Słowa Bożego. I
Co my w tym zwierciadle widzimy? Obraz w zwierciadle ma dwie wady. Po pierwsze, jest płaski, a my jesteśmy w rzeczywistości trójwymiarowi. Po drugie, widzimy tylko i wyłącznie w płaszczyźnie, którą narzucają nam nasze oczy. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć swojej twarzy w tym zwierciadle z boku. Możemy to oszukiwać, dać dwa zwierciadła, trzy zwierciadła, kombinować. To może trochę zmniejszyć problem z tym, że nie widzimy się inaczej niż na płask, ale nie zmienia to problemu innego, że jest to dalej obraz płaski, a nie trójwymiarowy. I to daje do myślenia, nawet jeżeli teraz jest pełno kampanii politycznych, to widzimy, że politycy są malowani, przygotowywani do wystąpień przez specjalistów, którzy widzą ich dookoła. Natomiast jak ktoś sam się maluje, na przykład poprawia swoją urodę, poprawia to, co mu dał Bóg, to widać czasami, że to tak naprawdę śmiesznie wygląda, bo ma maskę z przodu, a z boku wygląda i na pewno nie chciałby tak, żeby go inni widzieli. I nawet Mark Twain powiedział, że człowiek, który się maluje, twarzą kłamie. Dlaczego? Dlatego, że jest w stanie jedynie poprawić to, co on sam widzi. Nie jest w stanie poprawić się dookoła. I dlaczego taki wstęp? Dlatego, że będziemy z łaski Bożej mówić o Łukasza 15 rozdziale. I tutaj jest powiedziane z kolei o tym, jak Pan Jezus widzi nas, jak widzi nas Duch Święty i jak widzi nas Bóg Ojciec. W najważniejszym punkcie, jakim to punktem jest pokuta. Dlaczego on jest ważny? Dlatego, że nikt nie może przyjść do Boga bez pokuty. Bóg wzywa wszędzie wszystkich, aby pokutowali. To nawet nie jest wolny wybór, to jest po prostu obowiązek. To jest wezwanie, któremu jeżeli człowiek się nie podporządkuje, to nie ma w ogóle początku relacji z Bogiem. Nie ma relacji między Bogiem a człowiekiem. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Początek pokazuje nam kontekst tej rozmowy, więc też jest bardzo ważny. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem swoją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy swoje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, przepraszam, a znalazłszy zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Potem rzekł pewien człowiek, miał dwóch synów, i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada.
Wtedy ten rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś, syn jego, był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Więc tutaj wstęp pokazuje, o kim są te trzy przypowieści. Bo to są przypowieści. Z tych przypowieści uczymy się, czym jest przypowieść. Przypowieść to nie jest jakieś wydumane, fantastyczne opowiadanie, tylko to są faktycznie istniejące w rzeczywistości zdarzenia, które również mają duchowe odpowiedniki. Istnieje ktoś taki jak ojciec, który ma dwóch synów. No istnieje, rozejrzyjmy się wokół siebie, na pewno znamy taką rodzinę. Istnieje ktoś taki, że ma trochę pieniędzy i nagle część tych pieniędzy się zgubi. Być może nawet sami mieliśmy tego typu okazję mieć zdarzenie w swoim życiu. Ja miałem wielokrotnie. Istnieje też coś takiego, że pasterz, który ma owce, nagle jakaś się gdzieś zgubi. Więc widzimy, jeżeli jest słowo przypowieść, nie wolno nam traktować tego jako wyznacznika fantastyczności, bo niestety taki błąd często się pojawia, że jeśli w przypowieściach jest mówione, to człowiek wychowany w naszej kulturze z takim wykształceniem, jakie mamy w szkole podstawowej, od razu słyszy: w bajeczkach. Nie, przypowieść to nie jest bajeczka. Przypowieść jest to rzeczywista
Sytuacja: Pan Jezus zna każdego człowieka na ziemi, być może nawet osobiście znał podobną rodzinę i o tej rodzinie postanowił materiał wykorzystać do tej przypowieści. Kto tutaj jest bohaterem tych przypowieści? Od strony Bożej mamy po pierwsze Pana Jezusa Chrystusa, którego widzimy w przypowieści o pasterzu i owcach. Po drugie, Duch Święty, czyli jest tutaj on obrazowany przez kobietę. Po trzecie, Ojciec, Bóg Ojciec, gdzie widzimy go w przypowieści o ojcu i dwóch synach. I teraz, jeżeli wrócimy do tego patrzenia, to ja na ten rozdział patrzę tak, jak teraz mamy taką nowoczesną metodę obrazowania. Nazywa się to rezonans magnetyczny albo tomograf komputerowy. Obie te techniki polegają na tym, że nie tak jak zdjęcie rentgenowskie jest tylko płaskie, ale jest tutaj pokazane to z trzech różnych spojrzeń, co daje nam obraz trójwymiarowy na tą samą sprawę. Bo tak naprawdę oprócz tego, że są tu trzy osoby Boże, to jeszcze mamy to, jak każda z tych osób jest w relacji do pokuty. I też, kto jest po stronie ludzkiej bohaterem? Po stronie ludzkiej bohaterem są zgubieni grzesznicy. Czyli ci, którzy zasłużyli na jezioro ognia i siarki przez to, że mieszkający w nich grzech wywołał w nich kolejne grzechy. Grzech rodzi grzech, grzech rodzi grzech. I ci ludzie zasługują na wieczną zagładę. I to są ludzie, którzy są tu przedstawieni jako 100 owiec. To są ci ludzie, którzy są tu przedstawieni jako 10 monet. I to są ci ludzie, którzy są tu przedstawieni jako dwaj bracia. I te grupy dzielą się. Dzielą się tak jak na wstępie, że mamy celnicy i grzesznicy i faryzeusze. I teraz, jeżeli popatrzymy na tą pierwszą przypowieść, któż z was, gdy ma 100 owiec? Te 100 owiec to są potępieni, zasługujący na gniew Boży, zgubieni ludzie. Natomiast nie każdy z nich uważa się za zgubionego. Niestety, większość ze zgubionych ludzi uważa, że ma się świetnie. Większość zgubionych grzeszników uważa, że oni własnymi wysiłkami dostaną się do nieba. Większość z tych ludzi, których znamy, niepojednanych z Bogiem, uważają, że nie muszą się pojednać z Bogiem. Wielokrotnie to słyszę nawet od członków rodziny. Ale ja nie potrzebuję się pojednać z Bogiem. Ja z Bogiem nie prowadzę żadnej wojny. Taką odpowiedź często słyszę. I to jest postawa 99 z tych owiec. Te 99 tych owiec symbolizuje tych ludzi, którzy mają o sobie świetne mniemanie. Oni uważają, że nie potrzebują nic ze sobą robić. Oni uważają, że jest z nimi przewspaniale. Chodzą do jakiegoś religijnego przybytku albo są ateistami. Nie potrzebują Boga. Uważają się za sprawiedliwych. Natomiast jedna z tych owiec uważa się za zgubioną. Jedna z tych owiec jest zgubiona w tej przypowieści. I co robi pasterz? Pasterz idzie, pozostawia po prostu te 99 zadufanych w sobie, jest daleki od nerek tych ludzi, którzy nie szukają pojednania z Bogiem, a idzie za tą jedną. I jak długo za nią idzie? Aż ją odnajdzie, mówi czwarty werset. Jeśli Bóg widzi prawdę skrywaną na dnie duszy, tak jak mówi psalm, że miłujesz prawdę skrywaną na dnie duszy, to dla Boga jest to już wystarczające, żeby tak jak ten dobry pasterz zacząć drogę za zgubioną owcą i nie darować sobie żadnych wysiłków, aż ją odnajdzie, aż znajdzie się w domu ojca. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje.
Czyli znowu ta owca może być w kondycji, która nie pozwala jej o własnych siłach wrócić do stada. On ją bierze na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu z tą owcą na ramionach, czyli on ją niesie na tych ramionach, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną. To jest wspaniałe. Bóg się cieszy, jeżeli zostanie znaleziony grzesznik. Jeśli owca zgubiona zostanie znaleziona, raduje się. I tutaj zresztą Pan Jezus nie pozostawia żadnych wątpliwości. Siódmy werset mówi wprost: większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Ten siódmy werset oczywiście potwierdza, że to jest właściwa interpretacja tego fragmentu. Chodzi o 99 grzeszników, którzy uważają się za sprawiedliwych. W swoich oczach oni są sprawiedliwi i oni gardzą upamiętaniem, gardzą pokutą. Nie potrzebują pokuty. A radość jest z tego jednego, który został znaleziony, bo był zgubiony. Zrozumiał, że bez Jezusa nie da rady. Bez Jezusa pójdzie na zgubienie. Bez Jezusa będzie potępiony. Że jego własna sprawiedliwość nie wystarczy. Drugie podobieństwo jest o kobiecie. I co ciekawe, Duch Święty jest akurat w oryginalnym języku, chyba hebrajskim, jest ruach. I to jest rzeczownik rodzaju żeńskiego. Oczywiście nie wolno za daleko iść, bo my nie mamy prawa z tego wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Natomiast fakt jest faktem, że tutaj Pan Jezus posłużył się obrazem kobiety i jest to służba Ducha Świętego. Gołębica też, tak. Natomiast widzimy jednoznacznie, że ta niewiasta miała 10 drachm. I ona tą jedną drachmę zgubiła. Jaką wartość ma każda drachma? Każda drachma ma taką samą wartość. Tak samo każdy człowiek w oczach Bożych ma taką samą wartość. Nawet się mówi, że gdyby istniał na ziemi tylko jeden grzesznik i ziemia byłaby niezamieszkana, to dla tego grzesznika, jedynego na całym globie, przyszedłby Pan Jezus, żeby za niego umrzeć, żeby go uratować. Jest to przerysowane, tak nie było, ale to pokazuje obfitość Bożej łaski, Bożej miłości, że w oczach Bożych każdy człowiek ma taką samą wartość. I ta przypowieść też pokazuje, że każdy człowiek ma tę samą wartość. I każdy z nas wie, czym są pieniądze. I pieniądze mają to do siebie, że jeżeli mamy je w portfelu, w woreczku, w sejfie, to jesteśmy w stanie ich użyć. Ich moc polega na tym, że nimi dysponujemy. Ale jeżeli pieniądz się zgubi, to jest to papier wartościowy legitymacyjny. Czyli jeżeli tego konkretnie dokumentu nie mamy, czy to banknotu, czy monety, to nic po tym, że go mamy, jeśli on leży gdzieś za szafą. Jeśli on znajduje się w miejscu, o którym nie wiemy, gdzie jest. Nie możemy wykorzystać go. I tak samo bezużyteczny jest pieniądz w tej przypowieści, jeżeli on gdzieś leży zgubiony. To samo jest ze zgubionym grzesznikiem. Ale w tym obrazie chodzi jeszcze o coś innego. Żebyś stał się użyteczny dla Boga, musisz zostać znaleziony. Co może zrobić moneta leżąca za szafą, żeby zostać znalezioną? Przecież nie podskoczy. Jest monetą. Jest martwa.
To odnosi się do tego, co uczy Pismo Święte o nas, że jesteśmy martwi w swoich grzechach. Mało tego, mamy spaczoną wolną wolę. Mamy wolną wolę, bo każdy z nas setki razy dziennie podejmuje różne decyzje. Ale ta wolna wola jest skażona. Ona się obraca wokół zaspokajania swoich własnych pożądliwości. Jesteśmy martwi duchowo przez to, że zgrzeszyliśmy i ta martwota duchowa również powoduje to, że w swoich codziennych decyzjach człowiek nienarodzony na nowo jest skoncentrowany na sobie. Jest samolubny, jest w ten sposób każdy jego nawet dobry czyn czynem grzesznym. Nie jest w stanie w sensie biblijnym wykonywać dobrych uczynków. Bo te uczynki są ukierunkowane tylko i wyłącznie na relacje ziemskie. I z takiego stanu może nas wyrwać tylko i wyłącznie zewnętrzny czynnik. Tym zewnętrznym czynnikiem jest ta kobieta, która tą monetę sama musiała znaleźć, bo ta moneta nie mogła jej w niczym pomóc. Duch Święty zradza człowieka na nowo, wlewa miłość do jego serca. I od tego momentu stają się możliwe dobre uczynki w sensie biblijnym. Te uczynki, które mają za sobą również owoce dla Boga. Te uczynki stają się wtedy żywe. Oczywiście nie jest tak, że zbawiony wykonuje tylko dobre uczynki. Wtedy musi przejść korektę obrazowaną przez 13 rozdział Jana, umycie nóg. Musi też przejść korektę, którą widzimy w pierwszym liście Jana. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Musi przejść korektę wywołaną przez orędownika, którym jest Pan Jezus Chrystus, bo zanim w ogóle dojdzie do takiej korekty u wierzącego, to ten, który jest w niebie, wstawia się za wierzącym i wywołuje pokutę u wierzącego, wywołuje u wierzącego zastanowienie się, wywołuje u wierzącego poprawienie się. Czasami jest potrzebne głębsze działanie, że ten wierzący się tak zapętlił albo wpadł w taki grzech, że jest konieczna interwencja brata. Czytamy o tym Mateusza, 18 rozdział. Wtedy, jeśli zgrzeszy brat przeciwko tobie, idź upomnij go sam na sam. Jeśli nie usłucha, powiedz jednemu lub dwóm, aby na zeznaniach dwóch lub trzech była oparta każda sprawa. Powiedz zborowi, jeśli to nie zadziała. Niech ci będzie jako poganin celnik, jeśli po prostu nie zadziała. Też jest w Galacjan 6 rozdział. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, idźcie, upominajcie go w duchu łagodności, patrząc na siebie, abyś ty sam nie był kuszony. Czyli jest też konieczność zadziałania zewnętrznego. Tutaj mimo, że człowiek narodzony na nowo jest żywy, są sytuacje, kiedy podobnie jak ta moneta wymaga interwencji z zewnątrz. Więc jeżeli ktoś się zapętli w grzechu, wymaga zewnętrznej korekty. Niektóre grzechy wymagają natychmiastowego wykluczenia. Widzimy to w pierwszym liście Koryntian 5 rozdział. Tam najpierw było żądanie apostoła Pawła, wykluczcie go, bo sam ten grzech był taki, że tu nie trzeba było już nic więcej robić. I trzeba było najpierw oddzielić, a potem dopiero duszpastersko można było oczekiwać, że Bóg zadziała, bo trzeba było oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch pański był, duch był zbawiony w dzień pański. I widzimy w 2 Koryntian słowa, które pokrzepiają nas, że prawdopodobnie ten brat jednak się nawrócił i pokutował z tego grzechu. Więc widzimy tutaj, że grzech tak paraliżuje człowieka, że jest jak martwa moneta za szafą. I jeżeli nie odnajdzie go Duch Święty, jeśli nie odnajdzie go ta kobieta, to on za tą szafą będzie leżał. To jest drugi wymiar. Tak jakby w tym rezonansie magnetycznym druga głowica patrząca na tą samą sytuację pokuty z drugiego kąta. Cała chwała należy się Bogu, że to Duch Święty zadziałał w człowieku i on dał się odnaleźć
W przypadku przypowieści o owcy, w przypadku przypowieści o monecie, całkowicie został znaleziony przez kobietę, bo sam nie był w stanie nic uczynić. Trzecia część jest, druga część kończy się tak samo, słowami radości. Pan Jezus wyraźnie podkreśla: taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Bardzo ciekawa wzmianka, ponieważ o aniołach bardzo mało wiemy. Tutaj się dowiadujemy, że aniołowie się potrafią cieszyć. Aniołowie obserwują nas. Aniołowie są wymieniani niezbyt często. Jest powiedziane, że oni uczestniczą w zgromadzeniach do imienia Pana Jezusa, pragnąc wejrzeć w te sprawy, które my tutaj mamy. Jest powiedziane, że anioł pański zakłada obóz wokół tego, który się go boi, który się boi Pana i ratuje go. Więc jeżeli nie masz bojaźni Bożej, to anioł pański według tego niekoniecznie jest zainteresowany chronieniem ciebie. Jeśli masz bojaźń pańską, to masz założony wokół siebie obóz. Mamy też wspomniane o aniołach w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, że aniołów interesuje, jak jesteśmy ubrani. Tam jest akurat o nakrywaniu głów przez siostry, że siostry mają mieć nakrytą głowę w czasie modlitwy i prorokowania ze względu na aniołów. Z kolei w Starym Testamencie widzimy, że będzie miał Izraelita pośród swoich przyrządów łopatkę. I miał z tą łopatką wyjść poza obóz i to, co z niego wyjdzie, zakopać poza obozem. Dlatego, że nie mogło być to w obozie, ta nieczystość, taka zwykła higieniczna czynność musiała się odbyć tak, żeby nie robiła bałaganu w jego obejściu i dziwne uzasadnienie. Gdyż Pan, albo w innym tłumaczeniu anioł pański, przechadza się po obozie. Też jest wiele takich wspomnień. Ołtarz nie mógł być na schodach. Dlaczego? Dlatego, że wchodząc po schodach odsłoniłaby się nagość i to byłoby zbezczeszczenie. Więc widzimy, że aniołowie, choć wiemy o nich mało, cieszą się z naszego zbawienia i obserwują nas. I jest to dla nich ważne, co się między nami dzieje. I jest to ważne, co się dzieje z nami także na osobności. Bo owszem, nie widzicie brat, ale widzicie anioł. Nie widzicie siostra, ale widzicie anioł. Nie mówiąc już o tym, że najważniejsze oczy cały czas na nas patrzą. Cały czas widzi nas Bóg. Cały czas widzi nas Bóg w trzech osobach. Duch Święty, Pan Jezus Chrystus i sam Bóg Ojciec. Bo takie miejsca w Słowie Bożym mamy wielokrotnie powtórzone. Więc mamy pokazane, że nigdy nie jest tak, że jesteśmy nieobserwowani. I tutaj jest taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Ten jeden grzesznik, jak widzimy, jest wyraźnie tu pokazane, jest tą jedną znalezioną monetą i ona jest tutaj zinterpretowana jako grzesznik, który pokutował. Od 11 wersetu mamy bardzo znaną przypowieść o ojcu, który miał dwóch synów. Ci dwaj synowie powiedzieli ojcu któregoś dnia, że uważają, że on w ich sercach umarł. Dlaczego tak mówię? A kiedy się bierze majątek po swoim ojcu? Kiedy on umrze? I nie jest tak, że jeden jest lepszy, drugi gorszy. Bo wszystkie psy są wieszane na tym, który odszedł do dalekiego kraju. On zrobił źle, ale ten drugi, który został w domu ojca, nie był w niczym lepszy. On nie powiedział, chwileczkę, jak sobie chcesz majątek po moim tacie, to sobie bierz, ale ja swojej części nie ruszę, bo mój tato żyje i nie będę po nim brał majątku. Nie, jest powiedziane, że oni sobie podzielili między siebie. Za życia pogrzebali ojca żywcem. Duchowo mówiąc, powiedzieli, Bóg umarł. Bóg umarł w ich życiu. I co prawda inicjatywa wyszła od młodszego, ale jest powiedziane, że ten rozdzielił im
majętność, nie jemu majętność. Obaj jak sępy rzucili się na majątek po ojcu. Tak samo ludzie bezbożni jak sępy wyrywają sobie Bożą własność, bo jest powiedziane, pańska jest ziemia i to, co na niej. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. A ci, którzy są na tym świecie bezbożni, cały czas robią wojny, kłótnie, awantury, szarpią tą rzeczą, która jest nie ich. Ona została im tylko na krótki czas udostępniona. I wyrywają sobie, choć nie znają tego, który jest właścicielem. I tutaj oczywisty był upadek tego młodego człowieka. On zabrał to wszystko, odjechał, zbankrutował. I z punktu widzenia naszej tematyki dzisiejszej, pokuty, każde słowo jest ważne. Natomiast jeśli chcemy się zmieścić w ramach czasowych, jakie chcemy zachować, musimy dokonać skrótu. Natomiast zachęcam do tego, żeby całościowo sobie ten 15 rozdział w domu kilkakrotnie przeczytać. I teraz, jeżeli widzimy, że ten człowiek, 17 werset, wejrzał w siebie. Czyli tutaj jest położony akcent całkowicie na działanie człowieka. W pokucie jest miejsce na działanie człowieka. Ono się odbywa równolegle z działaniem Ducha Świętego, którego widzieliśmy w obrazie kobiety, która znalazła bezradną monetę. I widzimy w działaniu pasterza, który znalazł nie mającą możliwości powrócić o własnych siłach owieczkę. Więc tutaj widzimy, że ten człowiek wejrzał w siebie, rzekł. Co on tutaj rzekł? On tutaj się powołał na prawo naturalne. Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Więc on tutaj nie miał żadnych roszczeń do Boga. On zwyczajnie chciał wrócić do ojca, bo ojciec jest dobrym pracodawcą. On nie miał żadnych oczekiwań, że on tutaj zaraz zostanie przywrócony na stanowisko synowskie. To jest właściwa postawa w pokucie. Boże, jestem Twój, zrób cokolwiek ze mną chcesz. Ja nie chcę nic więcej mieć wspólnego z tym światem. Ten świat mnie ciągle wykorzystuje. Ja jestem częścią tego świata, jestem częścią tego problemu i ja też pewnie innych krzywdzę, bo jest w Słowie Bożym napisane znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. I on tutaj po prostu chciał przerwać tą spiralę. On chciał przerwać tę sytuację i wrócić do ojca i po prostu być u niego pracodawcą, bo wiedział, że ojciec jest uczciwym pracodawcą, który nie żałuje pieniędzy dla pracowników, którzy ciężko pracują. Każdy z najemników ma pod dostatkiem chleba. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Jest tutaj, widzimy, w pokucie miejsce na wyznanie grzechu. Zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Bogu i przeciwko Tobie, Tato. Więc jednoznacznie jest to konieczne, żebyśmy, myśląc o tym żądaniu Pana Jezusa, aby jeśli nie będziecie podobnie pokutować, wszyscy podobnie poginiecie, to żeby, pamiętając o tych słowach, wiedzieć, że tu jest porzucenie grzechów. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Jednoznacznie widzimy brak roszczeń do Boga. Ja zawiniłem. Jeśli uważasz, że zasłużyłem na jezioro ognia i siarki, to tak właśnie jest. Jestem do Twojej dyspozycji. Nie mam nic na własne usprawiedliwienie. I to nie kończy się na tym, że on sobie w sobie powiedział. On wstał i poszedł do ojca swego. Podjął działanie. Pokuta ma to do siebie, że jeśli jest autentyczna, wywołuje radykalną zmianę. I myślę, że jest parę punktów, które musimy z Biblii wziąć jako ślady fałszywej pokuty i prawdziwej pokuty. Po pierwsze,
Pokuta nie jest czymś, co jest związane z naturalną wrażliwością. Mamy ludzi, którzy są z natury ludźmi, którzy łatwo ronią łzy, łatwo potrafią reagować emocjonalnie i żeby tacy ludzie, jeśli wiedzą, że tacy są, nie mylili z pokutą tych swoich uczuć. Może ich zasmucić jakiś grzech, ale grzech może kogoś zasmucić od strony Bożej, że to obraziło Boga, że nie chcę czynić tego, co Bogu się nie podoba, albo może mnie obrazić w sposób humanitarny. O nie! Znowu nie dotrzymałem swojego własnego postanowienia. Czyli to nie jest wtedy pokuta. To jest po prostu niewierność w stosunku do swojego własnego ja. Jest to wtedy bałwochwalstwo. Wygląda podobnie. Kolejna rzecz. Legalistyczny strach. Jest tutaj bardzo ważna rzecz, żeby nie mylić z pokutą czegoś, co jest wynikiem tylko i wyłącznie lęku przed konsekwencjami. Przestanę pić, bo wyrzucą mnie z pracy. Przestanę pić, bo wysiada mi wątroba. To nie jest pokuta. To nie ma nic wspólnego z pojednaniem z Bogiem. Owszem, może być tak, że trzeźwy człowiek z powodu tego, że porzucił alkohol ze względu na wątrobę, zacznie jaśniej myśleć i się faktycznie później nawróci. Ale sam fakt porzucenia alkoholu ze względów zdrowotnych czy ze względów służbowych nie jest pokutą. Mamy też przykład Achaba. Achab jest opisany w 1 Królewskiej 21-27. Generalnie on nawet nałożył włosiennicę, był smutny, rozerwał swoje szaty, ale zaskakujące jest to, że działanie Boże po nim, po tym akcie, nie jest typowe jak w przypadku rzeczywistych nawróceń u królów. To potwierdza, że ta pokuta, choć wyglądała bardzo podobnie, tak podobnie, że czasami nawet sam myślałem, że to była faktyczna pokuta. Ale zaskakujące jest to, że działanie Boże, tak jakby było tylko odnotowaniem. Widziałeś do Eliasza czy do Elizeusza, powiedział Bóg. Widziałeś, co zrobił Achab i tak dalej. I potem jest tylko dodanie nowego czasu dla tego króla. Natomiast myślę, że to nie była prawdziwa pokuta. Herod jest kolejnym przykładem. Herod to jest w ogóle klasyczny przypadek. Herod usunął ze swojego życia pod wpływem działania Jana Chrzciciela wiele złych rzeczy. Jest powiedziane, że lubił go słuchać, ale nie usunął Herodiady. Więc to nie była żadna pokuta. Pokuta tym się nie charakteryzuje. Pokuta nienawidzi grzechu każdego, a nie wybranych grzechów. Też ślubowania i zapewnienia różnego. Może być tak, że ktoś z pokutą myśli, że teraz złoży, są modne noworoczne ślubowania, noworoczne postanowienia. Może gdzieś w środku roku złoży jakiś, zobaczył wypadek, który go wstrząsnął i składa ślubowanie lub jakieś tego typu postanowienia. To nie jest pokuta. Pokuta, jak widzieliśmy, jest wejrzeniem w siebie, zobaczeniem siebie w świetle Bożym i zobaczeniem, że bez Boga nie jestem w stanie przyjść do Niego i zawołaniem do Boga, wyznaniem tego, że zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Bogu. Nie ma to nic wspólnego z takimi emocjonalnymi elementami. Też widzimy, że mamy kilka punktów, które muszą być wzięte pod uwagę, czym prawdziwa pokuta jest. I jeśli chodzi o pokutę, to ona zawiera w sobie taki element skruchy. I też trzeba mieć świadomość, że są dwa działania. Mamy działanie oparte na zakonie i mamy działanie oparte na łasce. I obydwa te działania powinny iść równolegle w przypadku pokuty. Czyli zakon mnie potępia. Mówi, że te rzeczy, które czynię, są złe. I muszę je skorygować. To jest podobne do takiego działania zakonu. Zakon działa gwałtownie. I zakon, co do zasady, kruszy grzech.
i kruszy grzesznika. Natomiast równoległe działanie skruchy można porównać w przypadku działania łaski, jak gdyby rozpuszczenie lodu. Czyli mamy serce skute lodem, razem przymarznięty jest grzech. Łaska rozpuszcza ten lód i grzech jest przez to oddzielony od serca. Czyli działanie Bożej miłości, ukierunkowanie na działanie Boże w miłości jest tutaj elementem, który tą skruchę wywołuje. I teraz pytanie, co powinno być w naszym przypadku dominujące po nawróceniu? Po nawróceniu nie chcemy mieć nic wspólnego z grzechem, bo to jest w ogóle kuriozum, to jest absurd, żeby grzeszyć. Jeżeli ja wiem, że moja ojczyzna jest w niebie, jeżeli wiem, że jestem obywatelem nieba, to sobie teraz wyobraźcie, że mielibyście amerykańskiego ambasadora, który chodzi i rozpowiada różne głupie żarciki na temat Amerykanów, albo tego typu rzeczy, krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, albo sam zachowuje się tak, że raczej wygląda na ruskiego szpiega niż na amerykańskiego ambasadora. Przecież to w ogóle nie jest sensowne. Tak samo grzech w życiu chrześcijanina zwyczajnie nie ma sensu. To jest absurd, to jest kuriozum, żeby wierzący taplał się w grzechu. To jest całkowicie bez sensu. I pokuta właśnie ma to do siebie, że skutkuje porzuceniem wszystkich grzechów. A nie, że człowiek porzuca na przykład lekkomyślność, a staje się skąpcem. Albo, że przedtem był pijakiem, a teraz będzie na przykład jakimś takim człowiekiem, który jest pedantem. Czyli chorobliwie, nadmiernie precyzyjnym. To wszystko jest jedno i drugie grzech. Choć oczywiście niektóre grzechy są akceptowane i tolerowane w społeczeństwie i są nawet czasami odbierane jako solidność. Ale pracoholizm jest takim samym grzechem jak czary. To nie jest dobra rzecz. I jeżeli ktoś porzuci 99% swoich grzechów, a ma jakiegoś umiłowanego rodzaju grzech, o którym wie i nie chce go porzucić, to nie jest to żadna pokuta. To jest podobne do pokuty i ludzie z zewnątrz wezmą to za pokutę, bo nie będą znali tego 1%. Taki przykład. Jeżeli mamy wino i wlejemy go do szklanki z wodą, to pokuta właśnie działa podobnie, że to się miesza w 100% wszystko. I po chwili mamy wymieszane wino z wodą. Także pokuta wywołuje przeniknięcie całego jestestwa człowieka. Jest to generalnie bardzo ważne, żebyśmy widzieli skutki pokuty jako naturalną konsekwencję tego. Jest to bardzo ważne, żebyśmy nie dali się oszukać, zwłaszcza w swoim własnym życiu, przez coś, co jest pokutopodobne. Dlaczego? Mamy ostrzeżenie. Ostrzeżenie przez Pana Jezusa, że człowiek, z którego wypędzono 7 duchów złych, przepraszam, ducha złego, potem jest uprzątnięte to jego życie, tego ducha nie ma, ale nie nastąpiło po prostu zamieszkanie przez Boga, bo ta pokuta była powierzchowna. Tam chyba nawet jest tytuł tłumaczy, ostrzeżenie przed powierzchowną pokutą. I potem ten duch bierze ze sobą 7 duchów gorszych niż on sam, wracają i zamieszkują w takim człowieku. Jest też obraz przez Piotra, umyta świnia. Umyta świnia nie jest narodzona na nowo. Jest to obraz człowieka, który zreformował się pod wpływem fałszywej pokuty z zewnątrz, nie pojednał się z Bogiem i niestety, jak potem widzimy, ta umyta świnia znowu tarza się w błocie. Tych przykładów Słowo Boże dostarcza nam aż nadto, żeby nikt z nas kogoś przypadkiem pochopnie nie upewnił o jego zbawieniu, gdy jeszcze nie jesteśmy pewni, że ten człowiek jest zbawiony. Nie mamy takiej mocy. Zawsze powołujmy się na jego własne sumienie i bardzo mi się podobało z perspektywy czasu, jak przyjechałem tu do Wieruszowa. Pierwsza modlitwa braci razem ze mną
Stanisław Pietrzyński powiedział w czasie tej modlitwy: Ty znasz, Boże, serce każdego. Ty patrzysz na serce. I to mnie tak wtedy przeszyło, że dokładnie o to chodzi, że to jest ważne, czy w oczach Bożych dany człowiek jest znany Jezusowi, czy w oczach Bożych, czy Ty znasz Jezusa, czy też jest to gra pod publiczkę, czy to jest gra pod ludzi, czy to jest gra, żeby inni widzieli. Pokuta nigdy nie interesuje się tym, co ludzie powiedzą. Widzieliśmy to w przypadku Zacheusza. Przecież to był skandal. Wysoko postawiony urzędnik włazi na drzewo. Cóż za wstyd. Pokuta nigdy się tym w ogóle nie interesuje. Pokuta jest zajęta tylko i wyłącznie tym, żeby widzieć Jezusa i żeby być z Nim. Natomiast nie interesuje pokuty, co ludzie powiedzą w tym sensie, żeby ludzie mieli być źródłem usprawiedliwienia. Bo oczywiście i na to jest miejsce, aby Twoje postępy były widziane u wszystkich, mówi Paweł do Tymoteusza. Więc to nie jest tak, że ocena innych jest całkowicie nieistotna, ale z punktu widzenia przyjścia duszy do Boga jest to efekt uboczny i czasami jest wręcz niezauważalny przez ludzi. Widzi to Bóg i widzi to główny zainteresowany. Pokuta wywołuje też bardzo ważne, stałe skutki. Czyli to nie jest coś takiego jak słomiany zapał. Jeżeli widzimy tutaj, że syn ten wrócił do ojca, to tu nie będzie trzeciej części tej przypowieści, że potem ten syn znowu odszedł od ojca. Oni już są razem na zawsze. Oni już są wspólnie. I tak jak przed pokutą człowiek używał swoich interesów i działań przeciwko Bogu, po pokucie używa swojego całego życia tylko i wyłącznie na służbie Bogu. Nie ma miejsca na to, żeby jego energia była pożytkowana na coś innego niż służba Bogu. Oczywiście zdarzają się grzechy, ale tak jak przedtem grzech był głównym wektorem życia człowieka przed pokutą, tak po pokucie jest wypadkiem przy pracy. I jeżeli teraz patrzymy na zakończenie tej przypowieści, widzimy od 21 wersetu ten smutny przypadek. Który zamienił się właśnie w szczęśliwe okoliczności. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie i już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Jest to bardzo smutne, że on doprowadził do tego stanu i równocześnie postawienie tego faktu przed oczami wywołuje u ojca reakcję. 22 werset. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę. Ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Jak widać, ojciec przywrócił mu wszystkie honory syna ojca. Całkowicie go tutaj zabezpieczył. Szata mówi nam o tym, że został ubrany. Sandały, że jego nogi już nie muszą się brudzić od tej ziemi. Pierścień przypomina nam o obietnicy Ducha Świętego, zapieczętowani Duchem Świętym. Czy też pierścień, który symbolizuje w przypadku oblubienicy pierścionek zaręczynowy. Jednoznacznie widzimy, że tutaj jest to pokazane, że ojciec go w pełni przyjął. To samo dzieje się z pokutującym grzesznikiem. Ojciec takiego w pełni przyjmie. Dalej widzimy niestety starszego syna, 25 werset. Starszy zaś jego syn był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał.
Rozgniewał się więc, pierwsza reakcja tego syna, rozgniewał się. Jest to bardzo znamienne, bo Kain też się rozgniewał i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. I co widzimy? Pogarda dla ojca. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Ewidentnie widzimy, że jest to człowiek nieodrodzony. On chciał tego cielca, żeby bawić się ze swoimi przyjaciółmi. Koźlę chciał do zabawy ze swoimi przyjaciółmi, z dala od ojca. I też tutaj jest to bluźniercze twierdzenie, że on służył ojcu. Bo przecież ojciec miał pełno najemników, więc nie wymagał przez tego człowieka żadnej służby. I my wiemy, że jeśli chodzi o ludzi nienarodzonych na nowo, to Bóg od nich oczekuje jedynie nawrócenia się. Albo mówiąc inaczej, już oni żadnego dobrego uczynku nie są w stanie zrobić. Są w stanie jedynie wołać do Boga, żeby ich uratował. To jest jedyna odpowiedzialność człowieka niepojednanego z Bogiem. A on tutaj nie chciał mieć społeczności z Bogiem. Chciał bawić się z kolegami. I oczywiście wielce samosprawiedliwy, tak jak to widzieliśmy poprzednio. Bo on tutaj wymienia grzechy tego brata. I to jest częsta postawa, że pijak mówi: no ale ja przynajmniej nie kradnę. Złodziej mówi: no ja przynajmniej jestem wierny mojej żonie. Cudzołożnik mówi: no ja przynajmniej nie przekraczam prędkości. I tak dalej, i tak dalej. Są to różnego rodzaju takie samousprawiedliwienia. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Straszliwe niezrozumienie, czym jest łaska. Straszliwe niezrozumienie, czym jest pokuta. Jest to właśnie typowe, że nawet w liście do Rzymian mamy takie tajemnicze słowo, że ludzie z tego świata uważają, że my mówimy, aby czynić złe, aby przyszło dobre. Potępienie takich jest sprawiedliwe. I taka sama mowa jest tutaj w 30 wersecie. Ten mój młodszy brat narobił tyle złych rzeczy, a ty jeszcze go nie dość, że przyjąłeś, to jeszcze go z radością przyjąłeś. I tutaj są pewnego rodzaju sygnały, że ta śmierć tego cielęcia, oczywiście, czy tego koźlęcia, jest cielęcia. Jest tutaj obrazem na ofiarę Pana Jezusa, bo bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, choć myślę, że to nie jest główna myśl w tej przypowieści. Wtedy on rzekł do niego, i tu słowa ojca są bardzo znamienne: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Więc widzimy, za każdym razem pokuta, niezależnie od tego, czy oglądana od strony Pana Jezusa, czyli Syna Bożego, czy od strony Ducha Świętego, czy od strony Boga Ojca, zawsze jest podsumowana radością, weselem. Radują się też aniołowie w niebie i generalnie pokuta, choć jest sama w sobie smutna, co do zasady, bo jest to smutek ku zbawieniu, jak czytamy w liście do Koryntian, smutek ku upamiętaniu, to potem wydaje owoc radości zarówno w niebie, jak i na ziemi. Thank you.
krwią Jezusa oczyszczony z czarnych śpiewników lub z tych nowych dodrukowanych. Starsi znają na pamięć. Krwią Jezusa oczyszczony, wolnym ja, wolnym ja. Z wszystkich grzechów uwolniony jestem ja, jestem ja. Uwierzyłem, że na krzyżu za mnie Jezus zmarł. On mi z łaski i zbawienie on mi dał, on mi dał. Drogą moją odkupienie on się stał, on się stał. On zmarł za mnie, zmarł za ciebie, on za wszystkich zmarł. A kto wie, życia da, życia da. Z Jego ducha odrodzony jestem ja, jestem ja. Dziecko Boże przemieniony jestem ja, jestem ja. Panu chwała, wieczna chwała, że szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której
oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.